Brexit stał się faktem. Jesteśmy już jakiś czas od historycznego referendum, w którym Brytyjczycy opowiedzieli się za opuszczeniem Unii Europejskiej. Dzisiaj mamy więcej znaków zapytania i pytań do tego, jak będzie wyglądał świat po Brexicie, niż przed samym referendum, którego efektu myślę, że niewielu się spodziewało. Inwestorzy zastanawiają się, jak będzie wyglądała kwestia giełd, walut, ich kapitału w najbliższych miesiącach, kwartałach, latach, bo sam proces wychodzenia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej nie będzie trwał też kilka tygodni. Ciekawe zjawisko miało miejsce na rynku złota. Dlaczego ciekawe? Dlatego, że oczywiście po raz kolejny potwierdziła się wielokrotnie przytaczana teza na temat bezpieczeństwa lokaty w złoto i tego, że złoto doskonale sprawdza się w okresach niepewności, niepokojów. Złoto winduje ponad 1300 dolarów za uncję, a w międzyczasie niepewność potwierdzana jest prognozami banków inwestycyjnych, których rozbieżności w prognozie co do tego, jak będzie kształtowała się cena złota w najbliższych kwartałach, to jest od 1000 dolarów za uncję aż do 1500 dolarów za uncję. W związku z tym cały czas jesteśmy w okresie dość dużej niepewności i tak naprawdę jak będzie kształtowała się cena złota na rynku, na to wpływ będzie miało wiele czynników. Oczywiście między innymi to jaki będzie kształt Unii Europejskiej, jaki będzie kształt Wielkiej Brytanii, czy nie dojdzie do referendum niepodległościowego chociażby w Szkocji. Irlandia Północna również jest jak najbardziej za tym, bo oni chcieli pozostać w Unii. Mamy do czynienia z bardzo niestabilną sytuacją sektora finansowego, szczególnie niemieckiego banku inwestycyjnego Deutsche Bank. W międzyczasie toczy się kwestia repatriacji złota przez Austrię, Niemcy i Holandię, czyli fizycznego powrotu rezerw złota do skarbców narodowych. W Stanach Zjednoczonych szykują nam się wybory i niewykluczone, że znowu sondaże okażą się nic nie warte, bo dzisiaj prowadzi Hillary Clinton, ale nie jest wykluczone, że prezydentem zostanie Donald Trump. Człowiek nieobliczalny, niekontrolowana osoba na stanowisku prezydenta największej gospodarki świata jest dużym zagrożeniem i wcale nie pomaga w rozwianiu niepewności. Na dzień dzisiejszy obserwujemy, że każdorazowo sytuacja, czy bieżący rok, czy 2008, czy rok 2000, czy wszelkie sytuacje związane chociażby z lokalnymi konfliktami zbrojnymi w Europie, pokazują, że złoto jest tą bezpieczną przystanią. Każdorazowy sygnał z rynku, że dzieje się źle, że jest duża niepewność, że jest duża dezorientacja wśród inwestorów, sprawia, że pożądamy i poszukujemy rozwiązań bezpiecznych. I takim jest niewątpliwie złoto. I dzisiaj mamy do czynienia ze spektakularnym wzrostem wartości złota od początku bieżącego roku de facto, czyli zanim jeszcze kwestia samego Brexitu doszła do skutku, to pokazuje, że ten inwestor, który poważnie i racjonalnie myśli o swoich aktywach, musi mieć część w fizycznym złocie.